No, panowie, zaczynamy. Synku, ja już wychodzę. Dobra, to. Powołany nagle w samotności, tłum kroczący gdzieś w zamieci, od dni sądu swego, przez jezioro, które nie ma końca. Światło jest już w jeziorze i nad wszystko ten widok, gdy smutny chwili czar strzegący myśli bram. Powiedz, jak najdalej nie przebić powierzchni, ponad wszystko jednak niezależny. Kiedy pani ostatni raz miała robione dializy? Ja często mam robione dializy. Płacz przed własnym obliczem, tutaj czas nie płynie. Parawan, którego dla nas nie ma, aby nigdy więcej światła. Może kolejny podmuch wiatru, słońce bywa czerwone, niebo o kolorach bez nazwy. Jestem poezją mego życia. Powiedz, jak najdalej nie przebić powierzchni, ponad wszystko jednak niezależny. Powiedz, jak najdalej nie przebić powierzchni, ponad wszystko jednak niezależny. Dobrze, przyjdę, nie martw się, damy sobie radę. Jak nie dziś, to jutro zrobimy. Przecież nie będziemy mieli żadnej kontroli, nie martw się. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Jedna z moich sąsiadek robi coś bardzo złego. Sprzedaje alkohol nieletnim. Zastanawiałam się, czy nie powinnam komuś o tym powiedzieć. Kiedyś jeden chłopiec miał przez to wypadek. Napił się wódki i wsiadł na motor. Stałam nawet pod posterunkiem policji, ale nie zdecydowałam się. No nie! Wszelki duch! Matko jedyna, co ty tu robisz? Dogrywam do swojego solówkę. Jestem osobą samotną. Moja córka i zięć niestety mieli wypadek samochodowy. Została mi tylko wnuczka. Bardzo ją kocham. Niestety nie ma ona dla mnie czasu. Jest studentką, a teraz jeszcze zaczęła pracować. Pomyślałam sobie, że jak przepiszę na nią dom, to bardziej się mną zainteresuje. Stał meldunek w Płocku? Tak. A czy posesja jest ubezpieczona? Ale jak to, czy jest ubezpieczona? No po prostu, czy ubezpieczyła pani, czy nie? Nie wiem. Nie wie pani, czy pani ubezpieczyła, czy nie? A ubezpieczyć to tak, ubezpieczyłam. Na pewno? Tak, na pewno. A pani to taka piękna, jak kiedyś jedna koleżanka moja była. Tak? Tak, wszystkim kolegom w klasie się podobała. Dziękuję. Ja pani to na jutro przygotuję. Na 14. Dziękuję bardzo. Panowie, no ale powiedzcie, co wy robiliście w studio w ogóle, no? Tomek robił expo dla jednej z firmy, jakoś się zgadało. A ty dalej grzebiesz w starociach?
No. Ja spotkałem ostatnio Wojtka i Małego. Nie no, to trzeba się całą watachą spotkać. No, ale mów, co tam u ciebie? Mamy już nie ma, to wiecie, a tato dorabia sobie w dużej firmie. Tak, zaraz będę. Stasiu. Musimy cię zwolnić. Ale dlaczego? Stasiu, nie słyszysz. Kiepsko widzisz. Ludzie narzekają. Musimy cię zwolnić. Dostaniesz 3-miesięczną odprawę i... Nie miej do mnie żalu. Kasia mnie do firmy zawozi. Jedziesz? Misio, to ja się z nimi zabiorę, dobra? Na razie. Dałam pieniążki mamusi. Będziesz miał zapłacone. Dziękuję bardzo. A ty jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Ty się babcią nie zajmuj, tylko się ucz dobrze. Od dzieciństwa wiedziałem, że będę historykiem. Rozwiązałem w swoim życiu wiele zagadek. Ostatnio zajmuję się historią pewnego generała. Zrobił dużo dobrego dla naszego kraju. Generał Buntał. Chociaż mam już swoje lata, chciałbym jeszcze zdążyć. Zbieram materiały, bo chcemy mu postawić pomnik. O, pani Anton, znów do pana coś przyszło. Proszę podpisać. Założyłem stowarzyszenie. Tak, dzień dobry, pani Anku. Tak, tak jak się umawialiśmy, wysłałem już wszystkie nowe materiały. Tak, ja mam te materiały. Panie Janku, ja teraz jadę na te wykopaliska i nie będzie mnie przez miesiąc. Dobrze. Teraz pana tematem zajmie się młoda stażystka, Ania Kaszuba. Ona jest we wszystko wtajemniczona i to teraz ona będzie do pana dzwonić. Będę czekał. Do usłyszenia, w takim razie pozdrawiam serdecznie. No tak, ale mówię, że spotkałeś kogoś. Siostra, Misia spotkałem. No. Też coś nagrywał u Kudłatego w studio. Nie, ja już jestem w firmie. Kasia mnie przywiozła. Tomek się z nami zabrał. A Misio został. Próbował się dodzwonić do ojca. Nie możesz tego zrobić. Patrz.
Kasiu, wreszcie się do ciebie dodzwoniłem. Czy możesz teraz ze mną rozmawiać? Słuchaj, czy ty nie rozumiesz, że ja mam tutaj pracę do cholery? Ale powiedz mi konkretnie, kiedy przyjedziesz. Mówię ci, po prostu nie jestem w stanie przyjechać do domu teraz, ani jutro też. Ale to sobie zdajesz sprawę, ojciec wychodzi kiedy chce, wraca kiedy chce. Boimy się, że może kiedyś nie wrócić. Słuchaj, ale ja naprawdę muszę kończyć. Ale czy to jest tylko mój ojciec? Ja też mam swoją pracę. Czy będziemy przy ojcu dyżury sobie wyznaczać? Dzień dobry panie. Była taka piosenka Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zagnie. Ona też to zatwierdziła, ale nie wiedziała, że my będziemy w Warszawie to śpiewali. Przed Chruszczowem, przed tym diabołami wszystkimi, prawda? W Warszawie na takim zlocie wszystkiej młodzieży polskiej. To tłumy młodzieży, kilka tysięcy młodzieży zjechało.
Tata, co jest? Nie, nic, zmęczony jestem. Ale ja nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi? Przede wszystkim o to, że Marcinek nie chodzi na zajęcia. Ale ja ostatnio do niego dzwoniłam i mówił, że chodzi. Nie chodzi i nie płaci za zajęcia. Ale ja co miesiąc wysyłam na konto mojemu zięciowi, żeby chodził. Nie wiem, ale do nas nic nie wpłynęło. Jezus Maria, to co ja mam zrobić? No nic, trzeba to będzie po prostu sprawdzić. Cześć, weź mi mnie w***! Wydalaj! Ale nie kłóćcie się! Suchodolski cię wypierd... Kosmos! Ależ wy głupi jesteście! Ale wy byliście? Bychu! Ale za p***oli ci, k***a! Już się na za***oliłem! Ja was za chwilę stąd wy***olę! Ale za p***oli ci! Heniu, heniu. Panowie, co tu się dzieje? Ile razy mamy przyjeżdżać do was? Wypalać chuje! Moja córeczka jest bardzo chora. Nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Ciekawe, czy się znowu spotkamy. Czy ja z tym wszystkim zdążę? Nadal nie wiem, co się dzieje z moim ojcem. No, chłopaki, co jest? Płytę nagrałem! Czy ty to widzisz? Rozejrzyj się! Czy ty to czujesz? Kurczę, 17 lat temu. A ja gram na gitarze do dzisiaj. Dawno się tak nie czułem. Ale długich włosów już nie ma. Aha. Ja pani temat miały i wysłałem. Dobrze. Dobrze, panie Janie. To ja w takim razie wysyłam ten list od pani Bontemp. Bardzo dziękuję. Kłaniam się pani. No dobrze. Do usłyszenia. To tak, szczęść Boże. Moi drodzy, na Śląsku mówią pięknie szczęść Boże. Co to znaczy powiedzieć człowiekowi szczęść Boże? Tak łatwo to powiedzieć. Ale to tylko słowa. Bo są między nami tacy, którzy potrafią mówić szczęść Boże, a robią wszystko, żeby człowiek nie był szczęśliwy. Żeby swoje życie zmarnował. Zatracił. Tacy są wśród nas. Thank you.
słucham. Maria Bonkamp. Dzień dobry pani. Ja i mój brat jesteśmy synami Jana Cieszyńskiego. A tak, tak. Tak, bardzo mi miło, słucham. Proszę pani, dysponujemy wszystkimi materiałami, które zebrał tata i postanowiliśmy tą sprawą się zająć. Bardzo mi miło. Tak, oczywiście. Czekam na wiadomość od panów, tak. Dziękuję. Muszą się panie zastanowić, co chcecie zrobić. Przepraszam, ktoś do pani Małgosi przyjechał. Ale do mnie? Dzień dobry. Aniu, to ty? Ale co się stało? A ty zapomniałeś, że masz dzisiaj urodziny? O Boże, to ja w ogóle zapomniałam. Wiesz co, ja nie sądziłem, że to może być jego marzenie życia. Jak wielu innych. Co? Bliżej nieba, kiedy patrzeć nadal chcesz. Bliżej nieba, aby znowu znaleźć się. Bliżej nieba, marzyć mocno tak, nadal wierzyć, dla ciebie jest ten świat. Cieszyłbym się, gdybyście byli wszyscy bogaci. Pamiętajcie, moi drodzy, celem jesteście wy. Taka będzie Polska jako wy. Taki świat jak wy. Synowie tego pana Jana Cieszyńskiego. No, no. I chcą postawić pomnik mojemu pradziadkowi. To ty jesteś prawniczka?